Witajcie. O to mi chodziło. Bo trzeba, proszę ja was, zdjąć ten łańcuch i założyć go do glebogryzarki, do czego? Do brony tej ciężkiej. I trzeba jeszcze tutaj go tylko odczepić, ale tego ucha szkoda. Czekajcie, jak to? Tutaj nie podejdę. Od spodu? Nie. Dobra, trzeba będzie to ucho szczelić i trudno się mówi. Ale to będzie trzeba dwa razy szczelić to ucho. Bo ten, to się przyda i tyle, ale jedziemy. Jedno. I drugi raz. O, i o ten łańcuch nam chodziło. Mamy jeden. Tutaj. Nie, tutaj to... To się nie przyda, ale ten będzie dobry. Ja tam wziąłem jeszcze z domu parę. Zobaczymy, jak to pójdzie. No słuchajcie, wczoraj mi się to oderwało. Nie wiem, czy widzieliście, ale tutaj już założyłem w tej chwili śrubę taką twardą 10-9. Klasy 10-9, skontrowałem dwoma i mam nadzieję, że to wytrzyma. Ale tu z tej strony jeszcze, ponieważ to pole mi ucieka tam, to ja tutaj to zaraz złapię łańcuchem do tego, w tym miejscu i ono już nigdzie dalej nie pójdzie. Oprócz tego przedłużymy ten łańcuch, także to odkręcę zaraz, przedłużymy, bo to pole po prostu za bardzo w górę idzie i jeszcze zobaczymy, co tu się da poustawiać między tymi łańcuchami, między tymi polami, jako się tak związać, żeby widzicie, od jedno na drugie włazi. Tak nie może być. Spróbuję to jakimiś łańcuchami, coś tak po prostu, żeby było i luźno, i jednocześnie razem. Dobra, to jedziemy z robotą. No, tu wymienię tą śrubę na śrubę z pełnym gwintem. Tylko tu... O! Tu mam tą śrubę, tu mam tą śrubę. I łańcuch się, zobaczcie, jak się splątał się. O! Pyk. Teraz pakujemy to. Tylko może by pole... Nie, pole tutaj damy, dobra. Z tej strony. Hop. I łańcuch. To trzeba zrobić, bo to musi być porządna robota tutaj, żeby to, jak sąsiad mówi, żeby nie latało. Bo jak będzie latało, to się urwie. O. A to dokręcimy zaraz tak, że się nie urwie. Pompa mi się tutaj opuszcza, słuchajcie. Znaczy ten pompa, mówię. Ta cała brona. No i też właśnie trzeba będzie chyba się zająć, proszę ja was, pompą, ale to na razie może być, bo to nie przeszkadza. Jak będzie już tak naprawdę kiepsko, to wtedy się to będzie myślało, jak to ustawić. O, pyk. Złapię. Złapał. Dobra, to mamy. Teraz tą śrubę tutaj, o, widzicie, tą identycznie, bo ona też nie ma pełnego gwintu. I będzie kicha. I ten łańcuch, no kurde, bez młota nie robota, no. Dobra, zaraz to zrobimy. No, ten łańcuch, słuchajcie, jest za krótki. Weźmiemy ten dużo dłuższy. I zrobimy tutaj ta na oplot, bo to miało być tak, ale tutaj mi się to złamał, ten ząb. No i nie mam teraz tego, jak tutaj przyspawać, bo warunki są niesprzyjające.
A to trzeba by tylko tutaj stąd wyjąć. Zaraz sąsiad przyniesie młotek, to się to młotkiem wyprostuje. I też tutaj jest to ucho dosyć za grube, więc też to wybijemy tam na bok, założymy to i powinno być już dobrze. Mam nadzieję, że to styknie i będzie to, co trzeba. Tu jeszcze zaraz wezmę łańcuchy. Znaczy one tu powinny być blachy, ale mam łańcuchy. Może tutaj coś z tymi łańcuszkami się wymyśli. Takie to trochę liche. Nie wiem, to chyba do przyczep są, do tej starej drewnianej. Takie burty jakieś. Nie są to za grube te łańcuchy. Ale zobaczymy, może to wykorzystamy, a jak nie, no to zostawimy tak jak jest. O, jest już czujnik. O, mój młotek. I zobaczymy, czy to zafunkcjonuje. O, teraz zafunkcjonowało, tylko czy to zadziała? Nie, trzeba troszkę jeszcze. Cholera, jedną ręką, że nie robota. O, już prawie siedzi. To może dobijemy to. O, i siedzi. I teraz to z powrotem. I jeszcze tu. No nie wylezie, a o to nam chodziło. Teraz tutaj. O, z tamtej strony nie wylezie. Z tamtej strony nie wylezie, to teraz możemy tutaj to skręcić. No to do dzieła. No słuchajcie, jeszcze mówiłem o sprawdzeniu ładowania. Zobaczcie, tutaj widać. Ładuje na 14,5 V, czyli zawyżki takiego nie ma. Także wszystko jest ok, nawet jak dodałem gazu przed chwilą, też było jak należy. To tyle. Odpinamy. Odpinamy. Tu Wam pokażę brona przygotowana. Zobaczymy, czy te łańcuchy tu wytrzymają. Chodzi o to, żeby się nie wrzucało jedno pole na drugie. Tak jak to wczoraj miało miejsce, zobaczcie ten łańcuch, nie wiem, od czołgu, od pociągu, od czego, ale myślę, że wytrzyma. No i co? I właściwie można jechać w pole, brona przygotowana. To tyle, siadamy na ciągu. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No i stopa. Słuchajcie, lekko co tu pojeździłem, grząsko tutaj. O, się zakopał. Taki gówniany łańcuszek to se można. Nawet nie chcę dojechać tutaj. Ach, tam jeszcze. Tu spada strasznie, ziemia jest. Same piachy.